już druga gala Fogo Futsal Ekstraklasy. Powód chyba do dumy i do kontynuowania, bo widać po reakcji środowiska, że takie eventy są potrzebne. Tak jest, zdecydowanie. Tą galę pierwszą, którą rok temu robiliśmy, ona właśnie była tym odzewem na to środowisko chciało, czyli żeby się spotkać, żeby wręczyć, żeby można było nagrodzić tych najlepszych zawodników, trenerów, działaczy. No i dzisiaj druga gala. Myślę, że też fajnie to wszystko wyglądało. Też żeśmy nieco zrobili kilka różnych dodatkowych rzeczy, transmisja na żywo, więc jak gdyby staramy się, żeby te gale były coraz lepsze. I będziemy nad tym z pewnością pracować. Także myślę, że ja się bardzo z tego cieszę, że po raz drugi tą galę się udało zorganizować i myślę, że to jest ważny element integracji środowiska futsalowego. Powiedział prezes, że były tu dodatkowe różne atrakcje, ale no nawet nie atrakcje, ale ważne wydarzenie to przedłużenie współpracy z firmą Superbet. Co możemy więcej powiedzieć o tym? Tak jest, no bardzo się cieszymy. Ja podkreślam na każdym kroku, że jako tutaj Fogo Futsal tak jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Superbetem. To oczywiście jest świetna firma, świetni ludzie, kreatywne pomysły. To nie jest tylko sponsor, który w jakiś sposób wspiera naszą Ekstraklasę, ale to jest sponsor, z którym bardzo mocno na co dzień współpracujemy. Wiele świetnych pomysłów. Zrobiliśmy naprawdę w tym poprzednim roku mnóstwo akcji razem właśnie z Superbetem. Na pewno będziemy to rozwijać. Wiemy, że druga strona też jest zadowolona. W związku z tym bardzo się cieszę, że dzisiaj udało się ogłosić tą współpracę i przez kolejny rok będziemy grali Superbetem. Futsal jest super, trzymamy się tego hasła i będziemy dalej tą współpracę kontynuować. Porozmawiajmy jeszcze o najlepszym z najlepszych zawodników, Pedrinho, który wraca do domu z 5 statuetkami. Tak jest, no wyrwał kilka tych statuetek mistrzom Polski, czyli rekordowi Bielsko-Biała. No ale powiem tak, no Pedrinho jest absolutną gwiazdą naszej ligi. Te liczby, które on wykręca, że tak się wrażę, jeśli chodzi o liczbę goli, liczbę asyst, no są fenomenalne. No i jak gdyby dlatego no jestem gwiazdą ligi najpełniej świecącą i cieszymy się przede wszystkim, bo myślę, że mieć takiego zawodnika w naszej lidze to jest fantastyczna sprawa. I liczymy na to i tutaj trzeba dodać, że jednak Konstak tego mistrzostwa nie zdobył, a mimo tego Pedrinho zgarnął dzisiaj kilka statuetek. To pokazuje jednak wielkość tego zawodnika. Cieszymy się ogromnie, to jest na pewno największa gwiazda naszej ligi. Zresztą też przemiły, sympatyczny, wspaniały człowiek i cieszymy się, że gra w Fogo Futsal Ekstraklasie. Pedrinho, how are you feel? Come on, I am so happy. I am so happy because, come on, about goals, about assists and Canadian. I know, yes, I will win, yes, but he's the best player and the best player for another country. I don't know, and I was so surprised. Yes, I was sure that I would take 3 trophies, and when now I have 5, yes, and I'm so happy. Yes. I can still imagine and believe that you have 5 trophies. How can you put this? Do you have special car package? No, I don't have. Yes, I was thinking that I take 3, yes, and now I'm so happy. And I will put in this pack from Veron, I will put these 5 there. Yes. I know that this is an individual trophy, but you tell that this is for whole team, yes? Yes, for me, if I don't have, I will give examples. If I don't have, I play a lot of time with Tomek, for example. Yes? If I don't have Tomek all time speak to me, Chris, yes? go 1-1, if you lose ball, I'm here, yes, and to relax, yes, and come on, coach speak to me, Pedro, when you have ball, go 1-1, relax, yes, if you lose, my problem, how I know go 1-1, yes, and when I go 1-1, I go and I believe more in me because I know that everyone believe also, yes? And this is not only my, it's from everyone, yes? Without them it was impossible win. Yes? It's possible to see you in a Polish national team? Come on, I hope, yes. It's my dream, yes, and I really want too much, yes, and I will do everything what I can, and I will train more, I will be more professional all the time, and I will try score and give more assist to be there, yes. Obiecałam od prostego pytania, więc czy trener spodziewał się tej statuetki? Jeszcze raz. Ja wiem po prostu, ale jeszcze raz. Dobrze, czy trener spodziewał się, dostać tą statuetkę? Niestety nie. Ja zawsze jestem ten trener, ten chłopak, nie poczekam ten moment. No, ja kiedy ja
miałem kulturę do Hiszpania, kiedy był młody, że drużyna jest najważniejsza, że premie indywidualne są dobre, ale nie są ważne. I dzisiaj, bo ja był dzisiaj mentalno, ja w tym premie będziemy mieć jak drużyna, to był jak ostatni. I ten premia trener, bo zadowolony na pewno, bo praksa był super, no. A specjalnie zadowolony do moja rodzina, moja żona, bo to jest premio do... Ten premia jest dedykować do rodziny, no i to jest dlaczego jestem zadowolony na ten premio. Czy takie nagrody w jakimkolwiek stopniu motywują zawodników, też całą drużynę do jeszcze cięższej pracy? No, praksa zawodnicza, ja zawsze mam motywację i mój zawodnicy też. Ja myślę, ten premia nie mogę dać więcej niż mnie. Ten premia są bardzo dobra, ten gala jest fantastyczna. Musimy być zadowoleni, że to mamy tutaj na Polska, że to nie jest normalnie. Ale premia musimy być zadowoleni, bo praksa była fajna. Ale na druga strona musimy rozumieć, że jesteśmy profesjonalni, jesteśmy super drużyna, jesteśmy najlepszy klub i nie potrzebujemy jaki faktor, jaki inny faktor dodać motywację. Do twoich trofeów dochodzi jedno dzisiaj, bramkarz sezonu 23-24. Jakie uczucia? Jest może tak samo warte, chociaż w milimetrach, jak medale Mistrzostw Polski? Myślę, że tak. Myślę, że spośród tych wszystkich bramkarzy, którzy u nas bronią, pokazują się z dobrej strony. Na pewno jest to dość taka poważna rywalizacja. No i bardzo się cieszę, że gdzieś te osoby, które na mnie głosowały, na te 40-latka jeszcze widziały we mnie potencjał, widziały, że jeszcze coś potrafię pokazać na tym boisku. Z tego się bardzo cieszę i wszystkim tym osobom serdecznie gratuluję, że oddały na mnie głos i w efekcie zostałem uznany za najlepszego bramkarza sezonu. 40-latek chyba jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, co? Ale już pomału się mówi to ostatnie słowo, także no jeszcze ten sezon, tak jak wspomniałem, jeszcze mam umowę przedłużoną, a potem zobaczymy, ale już pomału trzeba oddawać miejsce młodszym. Ale Seagal Mistrzów na pewno na horyzoncie, tam rozumiem wszystkie siły nastawione. Tak, jak Piotr gdzieś tam wspomniał, że jak gra się w takim zespole jak Rekord Bielsko-Biała, to gra się o wszystkie trofea, jakie są możliwe do zdobycia. Na pewno teraz na pierwszym miejscu jest Super Puchar już w środę, potem rozpoczęcie ligi, a gdzieś no, ta Liga Mistrzów dopiero w październiku. Także jeszcze jakby do tej Ligi Mistrzów nie przygotowujemy się tak ostro. Na razie chcemy dobrze zacząć ligę i zdobyć Super Puchar. Dzisiaj ważna wiadomość była ogłoszona na gali. Powód do dumy na pewno ze strony Fogo Futsal Ekstraklasy, ale myślę też ze strony Superbetu przedłużenie naszej współpracy. Właśnie jak to wygląda z waszej strony? No dla nas to jest na pewno powód dla dumy. Tak naprawdę łatwe jest podpisanie kolejnej umowy z klubem piłkarskim, czy nawet siatkarskim, koszykarskim. Futsal wydaje się niektórym mniej ważnym, ale nie dla nas. My staramy się traktować go jak najbardziej poważnie, jak każdą inną dyscyplinę i myślę, że udowadniamy to każdego dnia. Hasło nasze futsal jest super, myślę, że coraz bardziej zatarcza koło. Powiedzmy o akcjach, które się wydarzyły, bo na scenie sam zwróciłeś uwagę, że liczba chociażby postów, która jest publikowana w trakcie naszej współpracy, no to może robić wrażenie. Tak, my stawiamy na nowoczesność, zresztą Liga, o czym niedługo wszyscy się dowiedzą, też na to stawia. Wychodzimy absolutnie w internet, dlatego jednym z najważniejszych elementów naszej współpracy były zawsze posty. Jak najwięcej, jak najciekawiej i nie monotonnie, to ma być nasze. Widać, ma być, że to jest ligowe i nasze, ale ma być też różnorakie. Do tego doskonale rozpoznaliśmy widownię futsalową, bo widzimy, że to są społeczności lokalne, dlatego staramy się wychodzić też do nich lokalnie. To nie ma być tylko internetowa współpraca z każdym widzem. Chcemy być na halach, pokazywać się tym kibicom i dawać coś od siebie. Dodajmy na pewno fakt, że kibice będą mogli skorzystać w trzech klubach, które wygrały, nazwijmy to plebiscyt, będą mogli skorzystać ze strefy, a po cichu tutaj szukujemy coś nowego na nowy sezon. Jeszcze chyba nie zdradzajmy, ale powiedzmy, że coś będzie. Tak, myślę, że szczegóły to poznamy wszyscy w najbliższych dniach i tygodniach, ale tak, przez cały sezon publikowaliśmy nasz super ranking. Ci, którzy nie wierzyli do końca w jego skuteczność albo dziwili się, co to jest, spokojnie zobaczą w tym sezonie, jaki był
tego efekt i gratulujemy trzem zwycięskim klubom i zachęcamy kibiców pozostałych klubów, żeby to właśnie u nich pojawiły się takie strefy. Odkrycie sezonu Waldemar Sobota. Spodziewałeś się tego? Spodziewać nigdy się nie można takiego wyróżnienia. Wiadomo, było 5 zawodników nominowanych. Każdy z nich miał ze sobą udany sezon, więc ciężko było się tego spodziewać, ale na pewno wiedziałem też, że miałem dobry sezon za sobą, więc po części wydaje mi się, że ta nagroda też jest zasłużona. Chyba, o, proszę, masz chyba jeszcze kolegów już w podsalu, którzy nam przeszkadzają w wywiadzie. Ale to był sezon chyba twój, chyba musisz to przyznać. Mam na myśli po pierwsze strzelone bramki, potem reprezentacja Polski. Ta nagroda to chyba taka wisienka na tym torcie. Tak, indywidualnie na pewno to był, można powiedzieć, że udany sezon. Choć ja zawsze byłem team playerem i tutaj trochę niedosyt jest, no bo byliśmy blisko, żeby być przynajmniej w półfinale, tak? Więc pod tym względem jest niedosyt, ale indywidualnie jako na pierwszy sezon pełny w Fogo Futsal Ekstraklasie to wydaje mi się, że mogę być zadowolony. To jest pytanie, czy cię dalej zobaczymy w Fogo Futsal Ekstraklasie? No bo w Dremanie już wiemy, że nie. To znaczy, ja też nie chcę rzucać słów na wiatr i tutaj muszę uważać, co mówię, bo w życiu sportowym nigdy nic nie wiadomo, co się wydarzy. Ale też żadnych zapewnień nie dam, bo jestem szczery, że na tą chwilę nie wiem, czy jeszcze będę grał, a jak będę grał, to gdzie będę grał, więc na tą chwilę nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Ale na trybunach cię, mam nadzieję, zobaczymy. Tak, jak najbardziej, na trybunach na pewno. Wiadomo, futsal to jest coś, co z czym też będę teraz kojarzony, więc jak najbardziej. Mam wielu znajomych, wiele fajnych ludzi poznałem w futsalu i tutaj jak najbardziej wydaje mi się, że spotkania futsalowe będę odwiedzał. Dawid, jaki jest sukces do zdobywania nagrody Interwencja Sezonu? Wielu znajomych i rodzina, która pilnie głosuje i najlepsi kibice? Myślę, że to jest główny sukces tej nagrody, przynajmniej w tym roku. Uważam, że rok temu miałem lepszą interwencję, w tym roku tak się, jak zaśmiałem się na scenie, mówię, że to chyba po prostu była najpopularniejsza interwencja, no ale miło jest tą nagrodę znowu odebrać i tutaj fajnie spędzić czas w fajnym gronie osób związanych z futsalem. Tęsknisz już za ligą? Tak, na pewno. Jestem osobą, która raczej nie lubi trenować. Jestem z tych, co mogli grać same mecze, więc brakuje tych meczy i mam nadzieję, że w przyszły weekend w Przemyślu powalczymy o 3 punkty. Strój, garnitur, oczywiście bardzo ładnie wyglądasz. Czy będzie zamienić się na wdzianko sportowe? Którą wersję bardziej lubisz? Myślę, że taka garniturowa bardziej mi odpowiada, aczkolwiek nie ma dużo okazji do ubrania takiego garnituru, więc fajnie, że jest taka gala. Zacznę od bardzo oczywistego pytania. Czy się spodziewałeś tej nagrody? Czy się spodziewałem? No miałem taką nadzieję, że po takim sezonie uda mi się ją zdobyć. Zdobywałeś ją jeszcze w barwach Widzewa. Dobrze wspominasz ten sezon? Ogólnie bardzo dobrze wspominam pobyt w Łodzi. Klub mi bardzo dużo pomógł, bardzo wiele mi dał. Ale to był ciężki dla nas sezon, było nas bardzo mało. Naprawdę dawaliśmy się wszystko i naprawdę bardzo dobrze wspominam ten sezon. Mówi się często, że ta nagroda, wiadomo, indywidualna, ale drużyna na nią też ma wpływ. Zgadzasz się? Zdecydowanie, tak, tak. Tutaj jakby cała drużyna to u nas był klucz, żebyśmy tą drużyną właśnie grali i bez drużyny bym nie osiągnął tego na pewno. Teraz wracasz do rekordu. Z jakimi nadziejami? Wracam do rekordu z nadziejami, żeby faktycznie, jak powiedziałem, się rozwinąć. Zdobyć jak najwięcej minut i tak jak Paweł Budniak powiedział, na scenie zdobyć wszystko, co jesteśmy w stanie. Drugi rok z rzędu się widzimy na tej samej ściance, ta sama nagroda, tylko sezony się zmieniły. Powód do dumy? Tak, no oczywiście miłe wyróżnienie po raz kolejny, także dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Dziękuję kolegom, z którymi przyszło mi współpracować na przestrzeni całego sezonu. Miłe wyróżnienie, no i mam nadzieję, że ta tradycja, jeżeli chodzi o galę, zostanie podtrzymana w kolejnych latach. A twoja kariera od zeszłego roku jak się zmieniła? No na pewno kilka wyróżnień takich zagranicznych też było. Przygoda jeszcze nadal, ale tak, idzie fajnie, uważam, rozwija się ta moja przygoda w odpowiednim tempie, kroczkami małymi do przodu. Mam nadzieję, że trud, jaki wkładam w przygotowania do meczów, do sezonów, do wyjazdów,
są zauważalne nie tylko w środowisku sędziowskim, ale w coraz szerszym gronie, bo wiadomo, napinka, nagonka na sędziów jest coraz większa, a tutaj pokazuje jednak, że w Europie i na świecie jesteśmy w jakiś sposób doceniani my jako polscy sędziowie. Jedziesz na Mistrzostwa Świata z nadziejami jakimi? Żeby pokazać się z dobrej strony, żeby nie przynieść wstydu osobom, które zdecydowały się, że mogę tam lecieć. No i dobrze się bawić, tak? No bo o to w tym wszystkim przede wszystkim chodzi. How are you feeling with this trophy? I feel very happy. It was a thing that when I was nominated, I wanted a lot to win and I think it was something that I didn't expect because as I told in the stage, it was a goal that I didn't expect. It was like by impulse. I didn't think about to make this goal. If I try to make this more 10 times, maybe I make one or maybe I don't make any. Even my teammates were joking about this goal in the end of the game, because when I took the ball, they were saying like, no, don't shoot. And then it was a great goal and I'm very happy for this. Next season is coming, so maybe you shoot more so beautiful goals. I don't think about scoring just one. If I could change this one goal for scoring more 20, I would do it. So, what do you think about a new coach? Because Piast Gliwice had a new coach. Yeah, we have new coach. We are meeting, knowing each other. He is very good person. He is very open to talk with us. And I think if we will create a great connection between coach and players and staff, it will be good for us. And the last question, what do you think about this event? It's a really good event because it promotes futsal and it's very important to promote, to give this prize. This individual prize is... some players can say that it doesn't matter, but it's always a motivation for the players having this kind of awards, and it's good that Futsal Ekstraklasa promocji this. Dzisiaj widzieliśmy Cię w innej roli. Stand-upowiec, którą rolę wolisz? Prowadzący, czy właśnie bardziej taką komika, takiej osoby, która poprawia humor chyba? Dzień dobry. Tak, no, nowa rola, a ja lubię nowe wyzwania. Dobrze się czułem w ubiegłym roku razem z Dawidem, kiedy współprowadziliśmy tę galę. Natomiast kiedy dostałem propozycję od prezesa, to pomyślałem sobie, dobra, no spróbujemy, zobaczymy jak to będzie. Aż tak często też nie występuję w takich okolicznościach, więc spróbowałem. Myślę, że wyszło fajnie, troszeczkę rozluźniliśmy atmosferę, o to w tym wszystkim chodziło, żeby też pośmiać się z tej naszej piłeczki, bo futsal to część tego fantastycznego sportu, jakim jest piłka nożna, więc każdy mniej więcej wiedział, o czym my tutaj sobie żartujemy. W drugiej części pojawili się wybitni goście, VIP-y. No właśnie, jakie VIP-y? Kto był? Przypomnij. No właśnie, słuchajcie, no prezes Paweł zaprosił na tę niezwykłą galę wielu wybitnych osobistości. Między innymi ludzie ze sportu, ale też z polityki. Był Andrzej Duda, słuchajcie, był Donald Tusk. Pojawił się również Maciej Maleńczuk prosto z krakowskiej sceny, który żałował, że jego Krakowia nie gra w Fogo Futsal Ekstraklasie. ale chyba siadł. Nawet Mariusz Puzianowski się pojawił, tak. Więc było zabawnie. To zawsze generuje we mnie takie, powiedziałbym, no, emocje, bo to jest improwizowane, to jest wszystko gdzieś tam moim takie wychodzące ze mnie pod wpływem w chwili i albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Czasami czuję, że ach, tutaj trochę głosowo nie siadło, ale trzeba iść dalej, nie mogę powiedzieć, dobra, przepraszam jeszcze raz. Muszę iść dalej, więc to jest takie, no adrenalina jest niesamowita, kiedy bierzemy się za takie chwilowe choćby wcielenie się w jakąś postać, zawsze wywołuje to we mnie taką, no, duże emocje. Powiem Ci, że u nas w Lidze też jest kilka osób takich charakterystycznych, więc nie ukrywam, liczę, że w przyszłym roku tutaj jeszcze bardziej podkręcisz atmosferę. Koniecznie. Ja nie będę też ukrywał, że ja jestem jakimś takim, no, stałym, powiedziałbym, kibicem Fogo Futsal Ekstraklasy nie jestem.
jestem, oczywiście oglądam mecze, kiedy mam czas i na przykład są transmitowane w TVP Sport, na przykład zacieram już ręce na mecz Legia Widzew w pierwszej kolejce nowego sezonu, bo to też jest taki, powiedziałbym, smaczek i na pewno fajna reklama całego futsalu. W każdym razie czekam na wasze propozycje, jeżeli uważacie, że są takie osoby, które na przykład tutaj widzę przekazującego się gwiazdora obok nas. Jeżeli można jakoś sparodiować, to śmiało dawajcie znać i spróbujemy tutaj rozpieczętować tę skorupę futsalową. Dobra, ty rzuciłeś nam challenge, ale my tobie również, więc tworzymy to w takim razie. Dobra. Jestem jak najbardziej na tak. Robimy, mamy to, robimy. Mamy to.